przejdę do tematu, jakim ma być podziemie opozycji antykomunistycznej na Dolnym Śląsku. I chciałbym zacząć od pierwszej takiej kwestii, pierwszego pewnego stwierdzenia, pewnego poglądu. Otóż w dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z takimi opiniami, które mają swoją też rację, opiniami takimi, że przemiany, które nastąpiły na przełomie lat 80. i 90. były w zasadzie nie dziełem tego, co się działo w Polsce, nie dziełem oporu społecznego, tylko że zaszły na wysokim szczeblu, że takim motorem sprawczym miał być generał Jaruzelski, generał Kiszczak i ich środowiska w skali takiej większej, ponadpolskiej, takiej globalnej, że było to dzieło Gorbaczowa, który się dogadywał w Reykjaviku i w czasie kolejnych spotkań razem ze swoimi przyjaciółmi z Łubianki, że to była wielka operacja globalna. Oczywiście nie jest to wszystko pozbawione pewnych racji. Na pewno takie procesy zachodziły. Zresztą no, tak to jest w historii, tak to jest w polityce, że wielcy tego świata starają się jakoś przyszłość budować, przewidywać przyszłe wypadki, jakoś tę przyszłość oświetlać, mają do tego aparat i po prostu nad nimi, jakoś nad zjawiskami, których się spodziewają zapanowywać. To jest oczywiste i takie decyzje jak najbardziej zapadały. Mamy na ten temat coraz więcej źródeł. Znakomita książka niedawno profesora Cęckiewicza pod tytułem Transformacja między innymi o tym mówi. Natomiast uważam, że bardzo źle się dzieje, jeżeli nam ginie z obszaru widzenia, jeżeli analizujemy, zapoznajemy się z takimi faktami, taka sprawa, kwestia fundamentalna. Otóż co jest tą kwestią fundamentalną? Otóż jeżeli zajrzymy na przykład do różnych prac, na przykład do tych dokumentów, które nasz przyjaciel Władimir Bukowski zdobył w czasie tej krótkiej pieredyszki jelcynowskiej, kiedy on dotarł do archiwów sowieckich, zdobył stamtąd informacje na temat właśnie kulisów tej wielkiej transformacji ustrojowej, jaka się odbywała nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim, czy też jeżeli zajrzymy do książki Anatolija Golicyna Nowe kłamstwa w miejsca starych, oczywiście tutaj można z Golicynem polemizować i bardzo wiele kwestionować, natomiast nie da się zakwestionować jednego, to znaczy tego, że w tych wszystkich dokumentach, w tych, których wymieniłem i w całym mnóstwie innych, pojawia się jeden fakt, który nie powinien nam nigdy umykać. Ten fakt jest taki, że ci architekci wielkich przemian, te wielkie przemiany projektowali właśnie z tej przyczyny, że oni obawiali się wielkiego wybuchu społecznego, kolejnego, który po prostu, na którym być może nie będą w stanie zapanować. Stąd właśnie o tym powinniśmy pamiętać i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że jeżeli nie byłoby takiego zjawiska jak opór społeczny, jeżeli nie byłoby takiego zjawiska jak opozycja antykomunistyczna, twarda, silna, niebezpieczna, jeżeli nie mielibyśmy takiego zjawiska, takiego crescendo, że po poznańskim czerwcu nastąpiło kilkanaście lat później dużo większe wydarzenie, jakim był grudzień 70, a po grudniu 70, 10 lat później powstała Solidarność i ten wielki ruch już 10-milionowy, ogromny, zagrażający ustrojowi w skali globalnej, to bez takich zjawisk żadnych zmian ustrojowych by nie było. I chciałbym, żeby to było jasne. I jeżeli nam dzisiaj opowiadają, że nieważne, co się działo w Polsce, nieważne ta całe knucie, ta cała Solidarność jest mało istotna, ponieważ to i tak pan Gorbaczow z kilkoma innymi wielkimi tego świata to załatwił. Chciałbym, żeby to było jasne i żeby to wybrzmiało, że dlatego Gorbaczow musiał dogadywać się, ponieważ wiedział, że ma do czynienia z potężnym przeciwnikiem, który za jakiś czas może doprowadzić, że ustrój, ten system zacznie się walić w sposób, nad którym żadnej kontroli nie miał. Stąd właśnie taka była przyczyna tego, że Gorbaczow z innymi wielkimi tego świata się musiał dogadywać i znalazł tutaj porozumienie między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu. Amerykanie o tym mówili. Musimy zapewnić miękkie lądowanie komunizmu.
Więc to rzeczywiście odbywało się również na takim wysokim poziomie, ale tych wszystkich wydarzeń by nie było. I zakończę takim moim głębokim przekonaniem, że gdyby nie opór społeczny w Polsce, gdyby nie Solidarność, gdyby nie potężna działalność podziemia antykomunistycznego, gdyby nie zagrożenie kolejnym wielkim wybuchem społecznym, to do żadnych zmian by nie doszło. Mur berliński by stał tak, jak stoi, a we wschodniej części Niemiec bogatsi Niemcy nadal jeździliby plastikowymi samochodzikami. I tak by było. Mielibyśmy być może realia Korei Północnej, żylibyśmy w nędzy i w jeszcze większym terrorze. Może byłby taki wariant, zwyciężyłby taki wariant chiński, czyli że komuniści stają się kapitalistami, ale reszta ładu ustrojowego pozostaje bez zmian, czyli totalny zamordyzm, totalitaryzm, komunizm, czyli taki być może wariant chiński. Natomiast bez walki Polaków wolności byśmy nie mieli i chciałbym, żeby to było jasno tutaj mocno stwierdzone. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą na wstępie do takiego tematu, którym mamy się zająć, trzeba wyjaśnić, to kwestia taka metodologiczno-definicyjna. Otóż w ogóle co to jest opozycja? Należałoby sobie powiedzieć. Otóż zdarzyło się tak, że od roku 89 dominującą pozycję w mediach, raczej które w większym stopniu często są aparatem propagandy, a nie mediami, no jest, są, królują pewne narracje, które wprowadzają nas częstokroć w błąd. I właśnie chciałbym, żebyśmy na wstępie naszej rozmowy wyjaśnili, czym w ogóle jest zjawisko opozycji, żebyśmy sobie nazwali to, żebyśmy tutaj znaleźli definicję. Otóż dlaczego o to pytam? Otóż wiemy, że w roku 1967, i o tym często się mówi, pojawiło się nagle całe mnóstwo ludzi i środowisk, o których mówi się, że narodziła się opozycja, ponieważ pojawiło się sporo środowisk, które były w konflikcie z systemem socjalistycznym, z reżimem, mimo że te osoby, które się pojawiły i stanowiły te gremia polemizujące, stojące w jakiejś sprzeczności z establishmentem, wywodziły się właśnie z tego establishmentu. I chciałbym, żebyśmy tę sprawę sobie jasno wyjaśnili również, co było mechanizmem, ponieważ ja zadaję pytanie, czy te różne środowiska, które wtedy się pojawiły w roku 67-68, czy one się pojawiły dlatego, że one nagle dojrzały, że muszą sprzeciwić się systemowi, czy też po prostu popadły w niełaskę wobec tego systemu. Ja przypomniałbym tutaj jedną taką zasadniczą sprawę. Chciałbym przypomnieć o tym, że jak Stalin razem ze swoimi towarzyszami konstruował ład ustrojowy we wszystkich krajach obozu socjalistycznego, przede wszystkim w Polsce, a nawet po części w Związku Sowieckim, to wszędzie konstruował tę władzę w dosyć identyczny sposób, praktykując starożytną jeszcze zasadę dividet impera dzieli rządź, to znaczy wszędzie pojawiły się takie dwie frakcje. Dwie frakcje komunistyczne i te dwie frakcje komunistyczne miały rządzić. Zawsze były dwie. Profesor Jerzy Jedlicki, komunista, już dobrych 50 lat wcześniej te frakcje funkcjonujące w Polsce, analogiczne, na dosyć podobnej zasadzie funkcjonowały we wszystkich krajach obozu, on nazwał te frakcje frakcjami Hamów i Żydów. Polegało to po prostu na tym, że ta frakcja Hamów to była frakcja wywodząca się, nie się tutaj rozbudowywać, ale no, korzenie miała fatalne, bo ta frakcja, w zasadzie pierwociny tej frakcji są w 2 września 1939 roku, kiedy prezydent Ignacy Mościcki podjął decyzję o wypuszczeniu z więzienia wszystkich kryminalistów i oni stworzyli bandy leśne w 1939 roku i później te bandy leśne zaczęły tworzyć organizacje komunistyczne, gdyż nawiązały kontakt, a w zasadzie to przyszli do nich spadochroniarze z NKWD i w ten sposób formowała się później, obrosło oczywiście różnymi innymi środowiskami, takimi z nizin społecznych i z marginesu społecznego w dużej mierze. W ten sposób powstała frakcja Hamów. Frakcja Hamów była frakcją takiego drugiego garnituru, gdyż Stalin wymyślił, że władzę tą taką zasadniczą odda w ręce tych, którzy są w danym kraju obcy. Najlepiej, jeżeli będą to ludzie, którzy nienawidzą Polski, dla których Polska bytem jest całkowicie obcym,
będą nienawidzeni przez naród, oni będą nienawidzić tego narodu, więc nie będą mieli litości dla tego narodu, więc oddawali taką frakcję, która była narodowościowo w ogromnej mierze obca w przypadku Polski, po prostu obca Polsce i Polakom, i to była ta frakcja zwana frakcją Żydów, chociaż to wcale nie oznacza, że tam byli sami Żydzi. I ta frakcja rządziła generalnie, to było tak, że rządziła ta frakcja Żydów, tak zwana. W drugim szeregu była ta frakcja Hamów, tam z tej frakcji czasem był jakiś minister, jacyś wiceministrowie, czasem wojewodowie, natomiast generalnie rządziła tam ta druga frakcja. Ona się zachwiała nieco w 1956 roku, natomiast zasadnicza zmiana podjęta na szczeblu moskiewskim, na Kremlu, nastąpiła w roku 1967, kiedy w wyniku wojny sześciodniowej w Izraelu Związek Sowiecki stracił, ostatecznie towarzysze radzieccy stracili nadzieję na to, że Izrael będzie państwem ich obozu socjalistycznego. No i w tym momencie nastąpiło to wielkie przestawienie wajchy, prawda? We wszystkich krajach obozu frakcja Żydów idzie w odstawkę, dochodzi do władzy frakcja Hamów. I w tym momencie właśnie pojawiło się całe mnóstwo ludzi, którzy uchodzili i zostali później po 1989 roku wypromowani jako rzekomi wielcy przeciwnicy systemu. Natomiast większość z nich nie była de facto przeciwnikami systemu, to byli ludzie, którzy po prostu popadli w niełaskę. Tutaj nie byli to ludzie też od razu, że nie wszyscy nawet należeli do partii komunistycznej, ale stanowili establishment partyjny, prawda? Tak jak na przykład takim klasycznym przedstawicielem frakcji Hamów był Grzegorz Korczyński, który w Bandach Leśnych mordował Żydów, a potem w 70 roku mordował stoczniowców na Wybrzeżu jako generał. Tak takim najbardziej klasycznym przykładem frakcji Żydów był taki Jerzy Urban, o którym dziwne jest dla mnie, że ten film, który niedawno został pokazany, ten film nie ujmował takiego epizodu istotnego, że Jerzy Urban był jednym z pierwszych, którzy na przełomie 67-68 roku w ramach tej emigracji marcowej wyjechali z Polski. Tylko że Jerzy Urban trafił fatalnie, wtedy jeszcze po prostu wyjechał, jeszcze wtedy, kiedy nie przyjmowano ich tak z otwartymi ramionami, on trafił po prostu w Izraelu do kibucu, gdzie kazali mu w warunkach pustynnych uprawiać ziemię i dostał motykę do ręki i był tak tym przerażony, że wrócił do swoich towarzyszy komunistycznych w Warszawie na kolanach i wybłagał, żeby go przyjęli z powrotem. No przyjęli go z powrotem, dostał etat w Szpilkach i był dziennikarzem w kilku gazetach, prawda? To jest właśnie klasyczny przedstawiciel tej frakcji Żydów, czyli ludzie, którzy organicznie nienawidzili Polski, którzy z Polską świetnie mówili po polsku, natomiast nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego z polską tradycją, znaczy nigdy zero absolutne jakiejś choinki w domu świętego Mikołaja, to w ogóle to alergię mieli na to. To jest ta frakcja. I właśnie więc chciałbym mocno powiedzieć, że bardzo często popełnia się w bardzo wielu publikacjach, bardzo wielu wystąpieniach, moim zdaniem zasadniczy błąd, zaliczając ludzi, którzy popadli w niełaskę w tych latach 67-68, zaliczać do jakiejś opozycji. To byli po prostu ludzie, którzy niektórzy trafili w latach 70. do tak zwanej lewicy laickiej i trafili później również do takich środowisk, które stanowiły częstokroć opozycję demokratyczną, natomiast w latach 60. moim zdaniem o opozycyjności tych postaci mówić nie możemy. Tutaj może przy tej okazji też zadam pytanie, żebyśmy sobie trochę uporządkowali pewne fakty. Na przykład w roku 1965 Karol Modzelewski i Jacek Kuroń napisali list do partii. Kilkadziesiąt stron tekstu takiego listu do partii, do ich rodzimej partii, bo obydwaj byli funkcjonariuszami partii komunistycznej. Kilkadziesiąt stron tekstu, za który stanęli przed sądem. Jacek Kuroń został skazany na 3 lata więzienia, na 3,5 roku Karol Modzelewski. Pytanie, czy to była działalność opozycyjna? Pytanie, ponieważ jak Aleksander Kwaśniewski odznaczał ich orłami Orła Białego, to on mówił wtedy, że wy pierwsi stanęliście do walki z porządkiem komunistycznym, wy pierwsi walczyliście o wolność. Co oczywiście jest haniebne, ponieważ pomija się tutaj chociażby bohaterów
polskiego powstania antykomunistycznego powojennego, którzy ginęli, których zginęło kilkadziesiąt tysięcy, a ostatni zginął w 1963 roku. Więc to po pierwsze już, że to na pewno nie pierwsi, którzy stanęli przeciwko systemowi, natomiast ja zadaję pytanie, czy oni w ogóle tym listem stanęli przeciwko systemowi, ponieważ ten list przeczytałem w całości i powiem, że w tym liście jest tylko może jeden taki wątek, który może być w jakiś sposób kwalifikowany jako wyraz jakiegoś sprzeciwu wobec ustroju. To znaczy tam pojawia się częstokroć takie porównanie, bo ten list składa się z takich różnych danych makroekonomicznych na temat stopy życiowej i tam ileś razy pojawia się takie stwierdzenie, że w socjalistycznej Polsce robotnik żyje gorzej niż robotnik w kapitalistycznej Francji. No skandal. Prawda? Oczywiście tak to jest stwierdzone, ale mnóstwo razy tam jest powiedziane i to jednoznacznie, że dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że nie mamy prawdziwego komunizmu, że prawdziwy komunizm powinniśmy zaprowadzić, że tam nie ma mowy o podmiotowości Polski, o podmiotowości człowieka, o demokracji, tam o tym w tym liście nie ma. Tam jest właśnie mowa o tym, że powinno być więcej komunizmu i to jest ich propozycja, to była ich propozycja z 1965 roku. Pytanie, czy da się to zaliczyć do działalności opozycyjnej? Pytanie. Moim zdaniem nie i ja bym proponował, żeby szukać jakiegoś innego słowa. I myślę, że do dyskusji to jest, ale ja bym proponował, żeby na przykład wprowadzić słowo dysydent. Otóż kim jest dysydent? Uważam, że błąd popełniają słowniki, szczególnie te internetowe, które stawiają znak równości między pojęciem dysydent a opozycjonista. Otóż etymologia pojęcia dysydent jest takie, że dysydent to jest odszczepieniec, to jest odstępca. To jest ktoś, kto odszedł od jakiejś swojej grupy, czy kiedyś religijnej, czy potem politycznej. Takim klasycznym dysydentem, takim jednym z ludzi, którzy uchodzili w Związku Sowieckim za pierwszych dysydentów, był Lew Trocki. Lew Trocki, który został wyrzucony z Rosji bolszewickiej i to nie było przypadkiem, że on ocalił życie i mógł sobie jeździć po Europie Zachodniej i po Ameryce. I co ten Lew Trocki mówił wtedy? On cały czas mówił, że bez przerwy w tysiącu miejsc, że to, co buduje Stalin ze swoimi towarzyszami, to nie jest żaden komunizm, to nie jest żaden komunizm. Dla Stalina i dla jego towarzyszy to była idealna sytuacja, że on to mówił, ponieważ z tego Związek Sowiecki wyciągał bardzo konkretne korzyści. Ponieważ jeżeli Stalin mówił, że nie, to nie w Stanach Zjednoczonych to nie jest prawdziwy komunizm, dzięki temu pojawiło się całe mnóstwo inwestorów amerykańskich, którzy inwestowali w Związku Radzieckim, sprzedawali licencje. Na przykład metro moskiewskie, jedno z największych na świecie, było budowane w ogromnej części przez inżynierów, robotników, specjalistów amerykańskich, amerykańskimi maszynami, amerykańskimi projektami. Więc i to była zasługa tego, że ten dysydent, jakim był Lew Trocki, krążył sobie po świecie, mógł takie rzeczy opowiadać i dosyć podobne rzeczy mówił jak Kuroń i Modzelewski, to znaczy mówił, że to nie jest prawdziwy socjalizm, to nie jest prawdziwy komunizm, a my potrzebujemy prawdziwego komunizmu. Tak więc ani Lew Trocki nie był opozycjonistą moim zdaniem, ani w tym czasie, w latach 60. nie był, mimo że poszli siedzieć na 3-3,5 roku, Kuroń i Modzelewski. Owszem, w późniejszych latach, w latach 70., 80., jeden i drugi zrobił dużo dobrego i działali już bardzo konkretnie w strukturach opozycji demokratycznej jak najbardziej i wtedy byli opozycjonistami, ale moim zdaniem na pewno nie w latach 60. i tego siedzenia w więzieniu w latach 60. do kosztów działalności opozycyjnej nie należy zaliczać, ponieważ ten list do partii nie był działalnością opozycyjną. Chciałbym to powiedzieć. Teraz mamy sprawę kolejną, czyli w ogóle chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sprawę w ogóle zjawiska opozycji i czym jest opozycja antykomunistyczna w odróżnieniu od innych opozycji. Otóż tutaj może powiedzmy sobie, że właśnie ta działalność antykomunistyczna została po 1989 roku zakrzyczana takimi pojęciami, które wszyscy słyszeliśmy chyba, zoologiczny antykomunizm, że antykomunizm to wariaci, antykomuniści są źli, antykomunizm to jest dzieło jakichś nienawistników. Ja bym tutaj przytoczył
chyba ostatnie mądre słowa pewnego człowieka, który dużo różnych rzeczy mówił, pod koniec życia mówił rzeczy już chyba tylko niemądre, natomiast być może ostatnie mądre rzeczy, jakie powiedział, ostatnie mądre słowa, które powiedział, wygłosił w roku 2007 w czerwcu w Wielkiej Sali Pałacu Kultury i Nauki w czasie obchodów 25. rocznicy Solidarności Walczącej. I wtedy właśnie człowiek, o którym mówię, który prawdopodobnie wtedy wygłosił ostatnie takie naprawdę mądre słowa w swoim życiu, to był Władysław Bartoszewski, który wtedy wystąpił i zajął stanowisko wobec właśnie tych ataków na opozycję antykomunistyczną. I Bartoszewski powiedział wtedy mniej więcej w ten sposób. No dlaczego mówi się źle o opozycji antykomunistycznej? Przecież to jest, antykomunizm to jest coś jak antyzaraza. Komunizm to była zaraza, więc ci, którzy występowali przeciwko komunizmowi, to tak jakby występowali przeciwko ospie, tak jakby robili antyospę, antygruźlicę, antysyfilis, antynazizm, antyhitleryzm. Antykomunizm jest dobry. I to powiedział wtedy Władysław Bartoszewski i będę mu to pamiętał pomimo późniejszych jego mniej rozsądnych słów. Wyjaśnijmy sobie, czym jest w ogóle zjawisko opozycji w czasach PRL-u i tutaj posłużyłbym się, myślę, rozsądną definicją świętej pamięci Janusza Kurtyki, profesora, pierwszego prawdziwego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, bo o jego poprzedniku Leonie Kieresie to lepiej przez litość dla niego samego lepiej nie pamiętać. I Janusz Kurtyka sformułował dobre kilkanaście lat temu definicję opozycjonisty w PRL-u, to taką szeroką pojęcie. Kim był opozycjonista w latach 1976-1989? I Janusz Kurtyka sporządził definicję, która brzmi mniej więcej tak. Opozycjonistą w latach 76-89 była osoba, która przez okres co najmniej jednego roku prowadziła wymierną, znaczącą działalność mającą na celu zasadnicze przemiany ustrojowe w Polsce lub i niepodległość Polski i prowadziła tę działalność w warunkach zagrożenia poważnymi sankcjami karnymi. To ostatnie zdanie należy rozumieć w ten sposób, że do opozycji, do tej kategorii nie zaliczają się osoby, których działalność zamyka się między sierpniem 1980 a grudniem 81, ponieważ jeżeli to byli ludzie, którzy działali w organizacjach takich jak NSZZ, Solidarność, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów, czy inne organizacje, które były zarejestrowane i legalne w tym czasie w Polsce, to trudno mówić o narażaniu się na poważne sankcje karne ze strony reżimu komunistycznego. Jeżeli więc czyjaś działalność zamyka się tylko w tych latach, to się do tego nie zalicza. I Janusz Kurtyka, wybitny historyk, wielki historyk, on bardziej szacując niż licząc, ale opierając się jednak na dużej wiedzy, on oszacował liczbę opozycjonistów wszystkich spełniających tę definicję w latach 76-89 na około 10 tysięcy. Taka to miała być liczba według Janusza Kurtyki i on dodał do tego, że jest to liczba w skali 30-kilkumilionowego narodu tak mała, że każdy z nich powinien otrzymać wysokie odznaczenie państwowe i być otoczonym opieką państwa. Tym bardziej, że tych ludzi już nawet kiedy Janusz tę definicję formował, już duża część nie żyła. Tutaj od razu może, myślę, że to powinno wybrzmieć, ponieważ jak kilka lat temu była debata w Sejmie, kiedy zastanawiano się nad tym, czy tej garstce, która została tych opozycjonistów, przydzielić jakiekolwiek świadczenia, i to nawet takie dosyć naprawdę skromne, no to pojawił się cały tłum ludzi, posłów. Tutaj nasz poseł wrocławski, który się nazywa Piechota, wsławił się jednym z najbardziej haniebnych oracji, gdzie
zaczął wygłaszać, że zgłoszą się setki tysięcy, którym trzeba będzie płacić. No to jest właśnie stanowisko takie typowe takich ludzi, którzy nigdy w życiu do jakiejkolwiek działalności opozycyjnej się nie zbliżyli i po prostu nie znali tych realiów, prawda? Natomiast prawda była taka, że właśnie Janusz Kurtyka oszacował tę liczbę na około 10 tysięcy. Później w pracach największego takiego projektu badawczego, mającego na celu zbadanie tej całej historii, czyli w pracach Encyklopedii Solidarności, ta liczba została nieco podniesiona, to znaczy ustalono, że być może jest trochę więcej niż Janusz Kurtyk, tych osób należałoby zaliczyć do grona opozycjonistów antykomunistycznych i ludzie, którzy ten projekt tworzyli, ustalili, że może tych opozycjonistów było 12 tysięcy, może 14, ale raczej chyba nikt nie uważał, że ta liczba by przekroczyła 15 tysięcy. Więc jest to grono stosunkowo nie aż tak wielkie. Oczywiście oprócz tego ja chciałbym też jasno powiedzieć, że było poza tym całe mnóstwo takich aktów oporu społecznego, różnych bardzo szlachetnych działań, uczestników demonstracji, którym należy się ogromna, ogromna cześć i chwała, i wielka chwała, i wielka pamięć, jak najbardziej tak, i wszelkiego rodzaju aktom różnej odwagi obywatelskiej, jak najbardziej tak, aczkolwiek ta definicja, z którą w zasadzie większość badaczy najnowszej historii się zgadza, no ta definicja dotyczy jednak takiego grona, które liczy tych właśnie nie więcej niż kilkanaście tysięcy osób. Teraz kolejna kwestia to właśnie pewne odróżnienie, żebyśmy odróżniali opozycję antykomunistyczną od opozycji demokratycznej. Oczywiście ta granica w wielu miejscach jest płynna. Bardzo często też bywa, że, i to oczywiście też trzeba podkreślić, że działalność na przykład opozycji demokratycznej, która nigdy nie formułowała swoich celów antykomunistycznych ani niepodległościowych, jakoś się do tej niepodległości przyczyniała. Przyczyniali się do tego na przykład związkowcy Solidarności, którzy, prawda, nie mieli częstokroć takiego celu na sztandarach, ani go nie werbalizowali, ale przyczyniali się jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli mówimy jednak o konkretnej działalności opozycyjnej, o kolejnych konkretnych organizacjach, to jednak musimy tutaj dokonać pewnego podziału. Za czym byli jedni, za czym byli drudzy, ponieważ ta różnica jednak była. Ja bym posłużył się może takie dwa przykłady przychodzą mi do głowy. Przepraszam. Na przykład państwo, którzy pamiętają bibułę z tamtych czasów albo zaglądają do tak zwanej wirtualnej czytelni bibuły, to na przykład państwo często mogą trafić na takie pisma drugiego obiegu wydawane nielegalnie, wydawane poza zasięgiem cenzury w latach 70. i 80. i niektóre z nich przy nagłówku miały taki cytat bodajże z 54 artykułu Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie ten artykuł miał brzmienie mniej więcej takie, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Polska Rzeczpospolita Ludowa gwarantuje wolność słowa, druku, publikacji i wydawnictw. Był taki przepis w Konstytucji PRL-u. Oczywiście łamany. Ja niczego nie chcę odejmować tym ludziom, którzy to robili. To byli bardzo odważni, bohaterscy niejednokrotnie ludzie, narażający się jak najbardziej tak. Ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś się posługiwał takim zapisem na swoich publikacjach i w swojej działalności organizacyjnej tego takimi kategoriami się posługiwał, no to jednak wniosek prowadzi nas do takiego chyba ustalenia logicznego, że były to środowiska i ludzie, którzy stali jednak na gruncie PRL-u i oni po prostu, ich działalność opozycyjna w zasadzie stawiała sobie za cel tylko demokratyzację życia, realizację tego prawa, które jest zapisane w Konstytucji PRL-u. Jedynie zamykamy się w tych ramach i to jest naszym celem. I to jest właśnie opozycja demokratyczna, czyli ci, którzy chcieli zdemokratyzować PRL. To jest opozycja demokratyczna, czyli cel demokratyzacja PRL-u. Natomiast nieco czym innym jest opozycja antykomunistyczna czy też niepodległościowa. Ja myślę, że możemy tutaj już nie niuansować, chociaż były środowiska, które stawiały bardziej antykomunizm, bardziej artykułowały inne, bardziej niepodległość. Natomiast wiadomo,
przecież, że jeżeli niepodległość, że jeżeli chcemy niepodległości, to musimy obalić komunizm, a jeżeli wywalczymy niepodległość, to przy okazji obalimy też komunizm. Więc myślę, że tutaj podział jest niepotrzebny i opozycję niepodległościową i opozycję antykomunistyczną możemy potraktować jako zjawiska no niemal tożsame, że to jest generalnie ta sama kategoria. I tutaj może też drugi, posłużę się takim przykładem już historycznym, na czym ta różnica polegała, ona się wyjaskrawiła na przykład przy okazji pewnego zdarzenia. Otóż późną jesienią roku 1979 roku Związek Sowiecki dokonał inwazji na Afganistan. W reakcji na to wydarzenie Kornel Morawiecki, redaktor naczelny i wydawca Biuletynu Dolnośląskiego, umówił się z Jackiem Kuroniem na spotkanie w Warszawie, gdzie miał się spotkać z działaczami Komitetu Obrony Robotników, i on, Kornel, przyjechał i wygłosił tam swoje stanowisko. Proszę Państwa, no jest agresja Związku Radzieckiego na niepodległe państwo. My, jako polscy opozycjoniści, powinniśmy zająć stanowisko wobec takiego faktu. No i odpowiedź była taka, że absolutnie nie. Nas sprawy Związku Sowieckiego nie interesują. W ogóle nie, my się nie wypowiadamy w ogóle nic na temat Związku Sowieckiego. Kompletnie to nie jest nasz temat. Nas interesują tu sprawy wewnątrzpolskie, nas interesuje tutaj demokratyzacja wewnątrz i koniec. I tego nie będziemy robić. Kornel Morawiecki wrócił z taką decyzją i zrobił to, co zrobił. W swoim biuletynie dolnośląskim na pierwszej stronie najbliższego numeru napisał stanowczy, ostry protest przeciwko inwazji Związku Sowieckiego na Afganistan. Jaka była reakcja Komitetu Obrony Robotników, Kuronia i przyjaciół? Przypomnę, że właśnie wtedy KOR, właśnie Kuroń i przyjaciele, oni dysponowali czymś takim, co się nazywało Fundusz Wydawnictw Niezależnych. Oni mieli po prostu pieniądze, głównie z źródeł zagranicznych, którym dofinansowywali różne inicjatywy wydawnicze, różne niezależne inicjatywy, po prostu dawali pieniądze Niezależnej Oficynie Wydawniczej, Studenckiemu Komitetowi Solidarności i innym. I do momentu, w którym Kornel wydawał biuletyn dolnośląski i nie zajął stanowiska w sprawie Afganistanu i Związku Sowieckiego, również biuletyn dolnośląski dostawał pieniądze z tego funduszu. Ale jak tylko napisał o Afganistanie i Związku Sowieckim, koniec, ciach, raz na zawsze, już nigdy pieniędzy z tego źródła nie było. Myślę, że ta sytuacja ilustruje ten podział, właśnie ten podział na opozycję demokratyczną, która ma swoje jakieś cele. Powtórzę jeszcze raz, realizacja tych celów właśnie, które w swojej działalności, do których dążyła opozycja demokratyczna, jakoś tam sprawę polską również popychała do przodu. To było też, jakoś tam działało również na rzecz przyszłej niepodległości Polski, ale żaden antykomunizm, żadne cele takie wymierzone przeciwko Sowieckiemu Związkowi, przeciwko ustrojowi i żadne cele związane z niepodległością Polski nie były artykułowane przez te środowiska, przez ich wydawnictwa i przez ich działalność. Natomiast obok nich były organizacje, które te cele stawiały jasno i wyraźnie, takie właśnie jak na przykład te środowiska, które formowały się wokół Kornela Morawieckiego, gdzie sprawa była postawiona zupełnie jasno. Ta władza nie jest naszą władzą w ogóle. Władza PRL-u jest władzą nielegalną. Nie uznajemy tej władzy. Z tą władzą można rozmawiać tylko o tym, że w jaki sposób ona ma odejść stąd raz na zawsze. Nie uznajemy Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki ma zostać zlikwidowany, a system komunistyczny ma być ostatecznie rozmontowany. Mam nadzieję, że ten przykład w miarę jaskrawo zarysowuje tę różnicę, z jaką mieliśmy do czynienia. No tak jak już mówiłem, akurat opozycja demokratyczna po roku 89, to ona była bardzo nagłaśniana cały czas. Słyszeliśmy, że to w sumie kto był największym bohaterem, prawda, kreowano całe mnóstwo postaci, które były na piedestał obwieszone medalami bez końca, i Wałęsa, który sam obalił komunizm. Słyszeliśmy to tysiące razy. Skutkiem tego właśnie o tej opozycji demokratycznej wie
wie się w Polsce dużo, natomiast w momencie, kiedy w ogóle ktoś się zainteresował opozycją antykomunistyczną, to zaczęło się to dziać dopiero w zasadzie tutaj trzeba by znowu zrobić ukłon w stronę Janusza Kurtyki, który jako prezes IPN-u dopuścił działalność grupy młodych historyków, którzy z wielką pasją zaczęli odkrywać historię i ich to ogromnie zafascynowało, że była taka opozycja tak niezwykła, tak odważna. Tu od razu Państwo oczywiście domyślają się, która z tych części opozycji narażała się bardziej, która spotykała się z bardziej surowymi represjami, prawda? Ci chcieli tylko troszeczkę poprawiać PRL, a ci walczyli w ogóle z całym komunizmem, prawda? Więc to jest ta różnica, natomiast o tej opozycji antykomunistycznej zachowało się dużo mniej świadectw. Przepraszam, ktokolwiek zainteresował się nią później, stąd wiadomo o niej często mniej. No druga rzecz, że w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego płonęły archiwa, akurat wrocławskie należą do tych bardziej zdziesiątkowanych, chociaż nie potraktowano ich takie, jak to było w archiwach bezpieki w Kielcach, gdzie po prostu funkcjonariusze SB przyjechali z iloma hektolitrami benzyny, które natankowali do budynku i puścili cały z dymem wszystkie archiwa razem z budynkiem, prawda? Więc częstokroć dzisiaj z trudem odnajdujemy świadectwa tej walki, która była toczona. No i teraz, jeżeli mamy właśnie przejść do tematu już tej właśnie opozycji lat 80. po ustaleniu, po takim elementarnym zdefiniowaniu, to jednak trzeba by powiedzieć, że początki były wcześniej i zacząłbym od kilku zjawisk, o których trzeba na pewno wspomnieć. Otóż było coś takiego, z tym, że przybrało niestety niewielki zasięg, coś takiego w latach drugiej połowy lat 70. jak Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Z nim był związany pan Jan Olszewski, z nim był związany Zdzisław Najder, wydawali swoje pisma. Niespecjalnie dużą miało to skalę, natomiast w roku 1979 zaistniała rzecz, która była ciekawa dosyć i o której może dwa słowa trzeba tutaj powiedzieć, chociaż skończyła się nieciekawie, ale zaczęła się ciekawie, ponieważ w roku 1979 powstała partia, która się nazywała Konfederacja Polski Niepodległej. I tutaj właśnie o tym KPN-ie często się mówi, natomiast moim zdaniem najczęściej zapomina się o tym, co najciekawsze. I o tym, co najciekawsze, choć bardzo teoretyczne, ale pamiętam, że jak ja jako 16-latek czytałem ten program, to mnie to wtedy zafascynowało. Otóż KPN miał taki pomysł, że na terenie całego kraju, wszędzie, przy każdej strukturze władzy, przy każdym wojewodzie, przy każdym burmistrzu, przy każdym naczelniku jakiejś milicji, konstruujemy alternatywne struktury. Konstruujemy na każdym, wszędzie konstruujemy drugą tak jakby administrację Polski. Wszędzie, na terenie całej Polski. W miarę możliwości wykorzystujemy do tego legalnie istniejące struktury i tutaj na przykład były wykorzystywane struktury takiego stowarzyszenia PAX. We Wrocławiu takim najważniejszą postacią w tym czasie, najważniejszym członkiem, działaczem Konfederacji Polskiej Niepodległej był Tadeusz Jandziszak, już nieżyjący, który właśnie był działaczem PAKS-u i on do tego PAKS-u zatrudniał też jakichś ludzi, którzy byli też z KPN-u. Oni tam mieli ten infrastrukturę PAKS-owską wykorzystywali również dla działalności KPN-u i podobnie było w innych miejscach. I KPN podzielił Polskę na kilkanaście takich obszarów, na terenie każdego obszaru był taki komendant i ten KPN miał rosnąć i w odpowiednim momencie przejąć władzę, to znaczy wykopać tych wojewodów, prawda, w odpowiednim momencie i wprowadzić swojego wojewodę, bo już ten wojewoda się miał przygotowywać, ten nowy, alternatywny KPN-owski wojewoda miał się przygotować do przejęcia tej roli. Także program był bardzo ciekawy w sumie. Ja pamiętam, że tak nawet zamierzałem się zapisać do tego KPN-u, ponieważ tam jeszcze była taka zasada, że był trójstopniowe członkostwo. To był, zdaje się, że kandydat, członek, uczestnik i ten kandydat nie musiał być pełnoletni, w związku z czym połowa mojej szkoły się zapisała do KPN-u. Ja na przykład tam przeczytałem ten program, mi się strasznie spodobał, natomiast jedna rzecz mi się nie spodobała, to znaczy tam była wizja przyszłej Europy
i w tej przyszłej Europie były zjednoczone Niemcy. Ja do dzisiaj nie wiem, po co komuś na świecie zjednoczone Niemcy. Uważam, że to państwo i ten naród nie zasługuje po tym, co zrobił, na to, żeby mieć zjednoczoną państwowość. W Europie był święty spokój, kiedy były Mecklenburgie, niepodległe Saksonie, prawda, i mogło tak sobie to żyć jak najbardziej. I z tej przyczyny nie zapisałem się do KPN-u wówczas. Natomiast zapisała się połowa mojej szkoły. No niestety później ten KPN losy miał takie dosyć, powiedziałbym, nieciekawe. To znaczy na początku akurat tych przemian, znaczy tej odnowy społecznej tak zwanej, czyli we wrześniu 80 roku przywódcy KPN-u zostali aresztowani. 7 osób trafiło do więzienia. Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, nasz wrocławski Jandziszak. Oni poszli siedzieć w tym czasie. Natomiast KPN działał i się rozrastał, z tym, że no niestety, ale jak wprowadzono stan wojenny, no to dosyć taki dziwnym zachowaniem wykazał się główny przywódca, czyli Leszek Moczulski. Otóż Leszek Moczulski kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego dostał przepustkę z aresztu celem wykonania jakichś zabiegów leczniczych, no i miał zgodnie właśnie z tą przepustką wrócić do więzienia, jeśli dobrze pamiętam, 17 czy 18 grudnia 81 roku. No i pamiętam, że nie chciało nam się w to wierzyć, ale jak propaganda komunistyczna podała informację, że po wprowadzeniu stanu wojennego Leszek Moczulski wrócił grzecznie do więzienia. Opowiadał później nam to Romuald Szeremietiew z Tadeuszem Stańskim, którzy po prostu jak zobaczyli, że Moczulski wrócił, to też nie wierzyli własnym oczom. Po co ty wróciłeś? Stan wojenny, człowieku, to powinieneś w ogóle teraz być na czele ruchu, walczyć tam po prostu za murami, ty wróciłeś do więzienia? No i właśnie to był taki jedna z przyczyn, dla których to było takie tąpnięcie. Znaczy KPN, taka pierwsza duża kompromitacja KPN-u, niestety. Druga no to taka, że niestety, ale ta masa ludzi, która wstąpiła do KPN-u, okazało się, że nie potrafiła specjalnie dużo w warunkach stanu wojennego stworzyć. To znaczy dzisiaj już wiem, że z tych setek ludzi, których jakoś tam znałem przed wprowadzeniem stanu wojennego, którzy do KPN-u wstąpili, niektórzy coś tam nawet robili, nikt nie pozostał na dłuższy czas w strukturach żadnej opozycji. Tak trochę polemizuję czasem z moim dalekim kuzynem Adasiem Słomką, który mówi, że KPN był największy, miał najwięcej członków. No ale ja zadaję wtedy pytanie, no dobrze, a ile gazetek wydawaliście, mieliście radio, mieliście kontrwywiad? No niestety, prawda? Więc KPN tutaj to poszło z KPN-em tak sobie, no a potem jeszcze właśnie Stański razem z Szeremietiewem i innymi działaczami KPN-u po prostu rozstali się wtedy jeszcze za murami więziennymi z Moczulskim, założyli swoją partię, która już nie odegrała wielkiej takiej roli zbyt dużej, no ale założyli swoją partię, Polską Partię Niepodległościową. To też jest, no ale trzeba o niej pamiętać, jeżeli mówimy o opozycji antykomunistycznej. Natomiast KPN, no, koniec miał taki dosyć smętny, ponieważ wtedy, kiedy Jerzy Urban był szefem telewizji, no to z jakiejś przyczyny, na przykład Solidarność Walcząca w tej telewizji nie istniała, a przywódcy KPN-u do telewizji byli zapraszani. I nawet w tym czasie, kiedy ta telewizja miała wtedy, no, pamiętają Państwo, dwa programy były tylko, wszyscy oglądali to samo w telewizji, jeżeli coś się pojawiało w telewizji, to oglądały to nie kilka, ale czasem kilkanaście milionów ludzi. No i tam na przykład właśnie Jerzy Urban wymyślił sobie, że zrobi taki program, gdzie z jednej strony będzie siedzieć kilkudziesięciu działaczy KPN-u, a z drugiej strony kilkudziesięciu działaczy PZPR. No i to niesłychanie wypromowało KPN, dzięki czemu KPN później był, jak wiemy, obecny przez parę kadencji w Sejmie, prawda, co się nie udało Solidarności Walczącej. Natomiast na koniec był dosyć marny, ponieważ wiemy, że jak się pojawił pierwszy rząd, który chciał złożyć, który chciał podważyć ten postkomunistyczny ustrój, być może słaby, oczywiście rząd, o którym wiemy, że tam też byli i agenci no, nie życzących dobrze Polsce służb, czyli mówię tutaj o rządzie Jana Olszewskiego, no ale jednak ten rząd Olszewskiego dążył do jakiegoś przełomu, dążył chociażby do lustracji, no i ten KPN wystąpił przeciwko rządowi Olszewskiego, stanął w jednym rzędzie niestety z komunistami, z całą tą ławą ubeków, no i krótko mówiąc KPN tym sposobem przekreślił nawet swoją legendę, więc należy pamiętać o wielu dzielnych ludziach, którzy w KPN-ie działali, natomiast no niestety, ale taki był koniec tej organizacji,
której było jednak oczywiście wielu szlachetnych ludzi, no we Wrocławiu może powiedzmy, że ten KPN był dosyć później słaby, nad taką najważniejszą postacią po aresztowaniu Jędziszaka, który spędził parę lat w więzieniu, to taką najważniejszą postacią był Antoni Lenkiewicz ze swoim środowiskiem, ale w dużej mierze jego działalność opierała się już na strukturach, którymi kierował kardynał Morawiecki, który udzielał ogromnej pomocy. I w zasadzie Antoni Lenkiewicz, no to co drukował, to co miał, to raczej w ogromnej mierze zasadniczej właśnie dzięki Solidarności Walczącej i kardynałowi Morawieckiemu. To jest, także to ale o KPN-ie trzeba oczywiście, trzeba powiedzieć. No i teraz może powiedzmy sobie jeszcze o takim zjawisku, przepraszam, takim zjawisku jeszcze przedsierpniowym. Skoro jesteśmy tutaj na Dolnym Śląsku, w latach późnych 70. było kilka różnych takich środowisk opozycyjnych, bardzo często bardzo sympatycznych. Na przykład był Ruch Wolnych Demokratów, nieżyjącego już fantastycznego człowieka, genialnego erudyty, poligloty Adasia Pleśnara, już nieżyjącego. Ale to była opozycja demokratyczna, ale naprawdę bardzo przyzwoici ludzie, którzy wywodzili się jeszcze z tych działaczy niepodległościowych z lat 50. Oni wtedy byli uczniami, jakoś tam wtedy przeżyli. Część z nich trafiła do obozu w Jaworznie, ale to byli ludzie, którzy kontynuowali tę działalność przez bardzo długi czas. To jest Ruch Wolnych Demokratów, był Studencki Komitet Solidarności, który był bardzo, bardzo rozmaitych ludzi w swoich szeregach skupiał, ale bardzo odważnych i bardzo była to znacząca działalność. No i trzeba pamiętać, że Studencki Komitet Solidarności w Wrocławiu to był najsilniejszy ośrodek SKS-u w Polsce po Krakowie. Była taka odnoga wrocławska Komitetu Obrony Robotników. W ogóle członkami Komitetu Obrony Robotników, no pamiętajmy, że byli w zasadzie wszyscy byli z Warszawy, tylko jeden Stanisław Barańczak był z Poznania. Także to była ekipa, która poza, tak w sensie ścisłym, poza Warszawą, to tego koru nie było. No we Wrocławiu takim reprezentantem, aczkolwiek nie członkiem formalnym, był Karol Modzelewski, prawda? Natomiast była taka pewnego rodzaju mutacja, która nazywała się Komitet Oporu Społecznego i coś takiego działało we Wrocławiu. I w związku z tym, że to był taki pewien taki archipelag, no i jeszcze ten KPN, prawda, parę innych środowisk, to we Wrocławiu pod koniec lat 70. powstało coś takiego, co się nazywało Rada Jedności. Ta Rada Jedności to było takie gremium, które się spotykało niestety w pewnym miejscu, o którym być może jeszcze opowiem, u pewnego człowieka, którego nazwiska może nie będę wymieniał, no niestety to miało dosyć złe skutki. Natomiast tak to mniej więcej wyglądało, że były różne nurty opozycji i one jakoś tam próbowały nawet współdziałać. Natomiast takim zjawiskiem zdecydowanie najważniejszym, które miało później dalekosiężne skutki, no to był krąg Kornela Morawieckiego. I właśnie tutaj takim najważniejszym faktem jest to, że Kornel Morawiecki, który swoją działalność opozycyjną rozpoczął w roku 68, wtedy miał pierwszy raz zaczął drukować. Tutaj właśnie, to też jest ważne, żebyśmy powiedzieli o tej ziemi, na której jesteśmy. To też, jeżeli będzie chwila na to, to możemy ten wątek rozwinąć, ale jak w związku z tym, że właśnie kilkanaście lat temu jako zostałem pełnomocnikiem regionalnym projektu Encyklopedia Solidarności. Moim zadaniem było sporządzenie właśnie między innymi wstępnej listy tych właśnie opozycjonistów z tego naszego regionu. Spotykałem się bardzo regularnie w tym czasie z pełnomocnikami innych regionów, dzięki czemu mam pewną taką perspektywę, dzięki której wiem na przykład, że opozycja antykomunistyczna akurat w naszym regionie była chyba najsilniejsza. W zasadzie na pewno silniejsza od warszawskiej. Może konkurencją jedyną by stanowiły nam zjawiska z Górnego Śląska, gdzie było najwięcej prześladowanych, tak liczbowo. Ale w zasadzie to Dolny Śląsk był najważniejszy. I proszę Państwa, ja bym powiedział nawet więcej, że gdybyśmy sporządzili taką mapę wszystkich gmin całej Polski, to na tej mapie wśród paru dziesiątków gmin, w których działo się najwięcej,
to zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że wśród tych paru dziesiątków gmin, w których działo się najwięcej w zakresie działalności niepodległościowej, walki walki z komunizmem, walki o wolną Polskę, to gmina Oborniki Śląskie powinna się znaleźć. To był jeden z ważniejszych, to było jedno z ważniejszych miejsc. Tutaj było wyjątkowo dużo działaczy związanych z tym miejscem, wyjątkowo dużo faktów, wyjątkowo dużo drukarni. I dla mnie dosyć jest zdumiewające, że jest to prawda tak zupełnie w Obornikach nieobecna. Prawda? Natomiast Oborniki mają się czym pochwalić. Bo tutaj na przykład jednym z takich pierwszych, takich wielkich akordów, jednym z największych aktów sprzeciwu wobec agresji Układu Warszawskiego na Czechosłowację było wymalowanie ogromnej ilości haseł protestujących przeciwko tej agresji, co dokonał właśnie Kornel Morawiecki razem z Wojtkiem Winciorkiem. Oni po prostu całą noc malowali od stacji Osola do stacji Wrocław-Mikołajów, całą noc malowali hasła przy tej trasie, która była w tym czasie najbardziej uczęszczaną trasą kolejową w Polsce. Prawda? Za to później Kornel Morawiecki dostał odznaczenie od władz niepodległej Republiki Czeskiej. Prawda? Tutaj sporo się działo. I później Kornel Morawiecki, takim niesłychanie ważnym momentem jest ten moment, w którym Jan Waszkiewicz przekazuje w ręce Kornela Morawieckiego właśnie biletyn dolnośląski. Jan Waszkiewicz zaczął wydawać biletyn dolnośląski na przełomie 78-79 roku, no i miał problemy, znaczy zaczął wydawać i co chwilę ci wszyscy jego drukarze wpadali, cały nakład co chwilę wpadał w ręce bezpieki, no i Kornel Morawiecki to przejął i od tego momentu ta sytuacja zaczęła wyglądać całkowicie inaczej i te środowiska takiej rzeczywistej, czynnej opozycji zaczęły się bardzo dynamicznie w tym czasie rozwijać. W pewnej publikacji, która dopiero się ukaże teraz w takiej pracy zbiorowej pod redakcją pani profesor Cecylii Kuty, ja postawiłem taką tezę, z którą niektórzy, którą już wygłaszałem w iluś miejscach, z którą niektórzy polemizują, a ja się przy niej upieram i tutaj na przykład też wielki historyk, profesor Krzysztof Brzechczyn stwierdził, że Artur, masz rację, tak było. Otóż o co chodzi? Otóż ja zacząłem się posługiwać w swoich publikacjach, których tam ileś opublikowałem w IPN-ie i teraz właśnie mam nadzieję, że ukaże się niedługo taka, gdzie to wybrzmi mocniej, posługuję się takim pojęciem presolidarność walcząca. Czyli solidarność walcząca formalnie powstała w czerwcu roku 1982. Natomiast ta solidarność walcząca została stworzona przede wszystkim przez krąg ludzi, niektórzy są obecni nawet na tej sali, przez krąg ludzi, którzy z Kornelem Morawieckim współpracowali dużo wcześniej, już w latach 70. I krzepło już to środowisko wtedy, pewne standardy wtedy obowiązywały i cele polityczne dalekosiężne były kreślone już wtedy. Stąd ja się posługuję takim pojęciem presolidarność walcząca. Na czym to w praktyce polegało? Od razu powiem, że o tym trzeba powiedzieć. Mam tutaj pewien kłopot, bo tak się zastanawiałem, wiadomo, że tego czasu nie wiem ile mamy, natomiast nie chciałbym mówić o sprawach, które są powszechnie znane. Tutaj są na sali osoby, które wiedzą na ten temat nieskończenie więcej ode mnie i odegrały rolę nieskończenie większą od mojego skromnego udziału, więc być może będą mogły mnie w różnych miejscach poprawić, natomiast ja będę się upierał przy tym, że jeżeli czegoś jestem pewien, jeśli chodzi o historię podziemia i opozycji antykomunistycznej lat 76-89, to jestem pewien tego, że zjawiskiem absolutnie najważniejszym w tej całej historii jest ta presolidarność walcząca oraz solidarność walcząca oraz najważniejszą z tych wszystkich postaci tej opozycji to jest Kornel Morawiecki. Koniec, kropka. I to jest temat
To jest temat, który mogę udowodnić na 1015 sposobów. Natomiast zacznę od tego, jak ta presolidarność walcząca zaczęła się formować. Otóż Kornel Morawiecki dostał w swoje ręce biletyn dolnośląski, który znajdował się w sytuacji fatalnej. To znaczy ci ludzie są co chwilę aresztowani, bez przerwy, kolejne numery w ogóle się nie ukazują, bo przejmuje je bezpieka. I Kornel Morawiecki, czyli człowiek, który z jednej strony był wychowany w dużej mierze wśród konspiratorów Armii Krajowej, bo to było jego rodzinne środowisko, z drugiej strony był człowiekiem o niesłychanym umyśle. Teraz właśnie cieszę się bardzo, że Bogdan Rymanowski w swojej książce przypomniał o takiej pewnej ważnej sprawie, o tym, że Kornel Morawiecki jak opublikował swój, jak obronił swój doktorat, to Harvard University ze Stanów Zjednoczonych zaproponował mu pracę na Harvardzie. Zaprosił go do Harvardu, co Kornel odpowiedział po Kornelowemu, że jak Amerykanie chcą, żebym dla nich pracował, to niech przyjadą do mnie do Wrocławia. To była historia, natomiast to mówi o kalibrze tego umysłu, prawda? No i ten umysł polegał również na tym, że Kornel naprawdę podjął mnóstwo takich decyzji, które w zasadzie okazały się niesłychanie, niesłychanie owocne, po prostu genialne, powiedziałbym. Na przykład pierwsza rzecz, którą Kornel zorientował się, jak wygląda tutaj sprawa z biuletynem. Wszystkich drukarzy bezpieka zna, co chwilę ich wygarnia, co chwilę ich wymiata, prawda? Co trzeba zrobić? Kornel stwierdza, za dużo ubeków, za mało drukarzy. Trzeba odwrócić te proporcje. Trzeba zrobić tak, żeby drukarzy było więcej niż ubeków, to wtedy ci ubecy sobie nie dadzą rady z drukarzami. Jak pomyślał, tak zrobił, zaczął szukać drukarzy. I szukał ich wszędzie. Stwierdził w takim razie, gdzie ich szukać? Szukać wszędzie najlepiej. Trzeba szukać we wszystkich środowiskach. Bo jeżeli znajdziemy we wszystkich środowiskach, to nie będziemy w żadnej bańce zamknięci, na przykład jakichś naukowców, tylko trzeba mieć drukarzy wśród robotników, wśród rolników, wśród jakichś wariatów, wśród jakichś artystów. No i Kornel zaczął ich szukać. Miał dom tutaj pod Pęgowem, to miał przyjaciół mnóstwo rolników. To rolnicy, już u rolników się drukuje. Jedna z pierwszych drukarni u Rolanda Winciorka, kolejne w różnych domach chłopów z Golędzinowa, Zajączkowa, Pęgowa. A tam wśród tych rolników są robotnicy, chłoporobotnicy. Ci robotnicy, jeżdżą do fabryk, do Wrocławia. Już mamy ludzi, którzy są w różnych fabrykach. Oczywiście Politechnika, studenci, cała masa studentów już wchodzą, się uczą drukować. Kolejny taki właśnie, jeszcze może dokończę z tymi środowiskami, bo najzabawniejsza była historia, ponieważ Kornel wiedział, że w roku 1971 tacy dziwni ludzie, zwani hippisami, zorganizowali demonstrację uliczną, w której wzięło udział, według różnych danych, nawet 1000 osób. Zebrało się taki tłum, obszedł dookoła rynek i protestował przeciwko temu, że oni są prześladowani za długie włosy po prostu, żeby im nie obcinać tych włosów, żeby ich za to nie karać. Z takim transparentem o treści przepraszamy, że żyjemy, otoczyli ratusz, ruszyli ulicą Świdnicką i tam czekała na nich milicja, która stłukła ich straszliwie. Kornel, to był jednak pewien akt odwagi i oporu społecznego. Kornel się zainteresował tymi hipisami, tym bardziej, że w roku 1973 wrocławscy hipisi zaczęli wydawać swoje pismo, niezależną swoją gazetkę, zaczęli drukować. Od razu tutaj może, bo niejaki Kamil Sipowicz napisał taką cegłę pod tytułem Hipisi w Polsce, prawda? Ja przeczytałem tę książkę i proszę Państwa, naprawdę hańbą jest to, że najważniejsze fakty z dziejów tego ruchu, przecież to są najważniejsze rzeczy, że z tego ruchu wywodzili się wszyscy pierwsi drukarze drugiego obiegu w Polsce. U Sipowicza na ten temat nie ma ani jednego słowa, a to jest największe dokonanie, jakie ci ludzie zrobili. Kornel poszedł do tych ludzi. Mówi, że pierwszy raz w zasadzie z takimi miał kontakt. Jacyś wariaci po prostu, długie pióra, jacyś dziwni, dziwnej muzyki słuchają, ale zauważył jedno. Oni się niczego nie boją.
Po prostu. Oni się nie boją, że ich milicja wygarnie, że ich zamknie, że ich spałuje, bo każdy był wygarniany, każdy był pałowany, do każdego milicja przychodziła. Kornel, no, największym szokiem było to, jak u sióstr Bujwit zobaczyli, że gotują tam narkotyki, prawda? Kornel pierwszy raz mówi, co to w ogóle jest? A jakiś człowiek właśnie nie mógł się doczekać wyprodukowania tych narkotyków i tam właśnie cierpiał na głodzie, no. Trochę wariaci, no ale w sumie Kornel, który pochylał się nad każdym nieszczęśnikiem, nad leżącym w wymiocinach pijakiem, to z takimi oczywiście też sobie rozmawiał i stwierdził, że są ciekawi ludzie. I okazało się, że wśród tych ludzi na przykład był taki Antek Roszak, genialny poeta. I to pierwszy drukarz Mirka Chojeckiego z niezależnej oficyny wydawniczej z Warszawy. Że tam był Krzysiek Gulbinowicz. Genialny pisarz, świetny drukarz. I kolejni tacy ludzie, prawda? Tacy wielkie umysły, wielcy erudyci. No wyglądają jak wariaci, ale nie boją się tej komuny w ogóle, prawda? Są gotowi ponieść ofiarę, prawda? I oni w sumie da się z nimi współpracować. I Kornel ich oczywiście też ich zatrudnił, też hipisów, prawda? Może ciekawostka, no ja niestety większość z nich nie żyje, a ci, którzy żyją, dzisiaj są ultrakonserwatystami i na przykład wielce szlachetne siostry Bujwit to jest filar wrocławski Ojca Rydzyka i Radia Maryja, prawda? To są te dawne hipisiary, wtedy właśnie dziewczyny, które drukowały u Kornela, prawda? Więc krótko mówiąc, Kornel miał nosa. Nawet tacy buntownicy młodzieżowi potrafią potem wyjść na ludzi. I kolejne, co Kornel ustalił, bardzo ważne. Otóż zauważył, że na czym drukować? Drukować powielacz to jest rzecz, która jest droga, którą trudno pozyskać, łatwo stracić i ma też trudności z nim są takie, że ciężko jest przetransportować, hałasuje jak pracuje. I Kornel, interesując się technikami poligraficznymi, doszedł do wniosku, że jest mnóstwo innych technik poligraficznych, które nie wymagają drogiego sprzętu, a które, jeżeli ktoś posiada umiejętności, to potrafi stworzyć taki sprzęt własnymi rękami z materiałów powszechnie dostępnych w PRL. I Kornel stwierdził, że w takim razie uruchamiamy takie techniki i na takich technikach będziemy bazować. Fundamentalną taką techniką był sitodruk. Może tutaj taki przykład, może taki osobisty wrzucę wątek, ponieważ Kornel stwierdził, że szkolimy drukarzy. Po prostu zasadą ma być, że każdy opozycjonista, każdy członek mojej organizacji ma być nie tylko dobrym drukarzem, ale nawet kimś takim, kto potrafi sam od zera w ciągu jednego dnia zbudować swój warsztat drukarski. I proszę Państwa, gdybym nie odbył szkolenia u jednego z przyjaciół Kornela Morawieckiego wiosną 1983 roku, kiedy wielu już takich drukarzy, takich nauczycieli od Kornela uczyło masowo wszystkich, którzy chcieli się uczyć, oczywiście konspiracyjnie. No tutaj był taki przykład, może opowiem może taką historyjkę o tym naszym pierwszym spotkaniu. Właśnie jest wiosna 83. My się mamy zorganizować mieszkanie na szkolenie, prawda? Nasza struktura młodzieżowa, no więc mieszkałem w takiej na Legnickiej, ciasne mieszkanka, wszyscy w tłoku mieszkają. Gdzie tu znaleźć jakieś mieszkanie, prawda? Ale kolega z podziemia, mój rówieśnik wówczas, Grzesiek Osiński, gdzieś tam jakiegoś kolegę namówił, żeby mu pożyczył mieszkanie na kilka godzin, no to on tam mu pożyczył, my tam się spotykamy, tam przyszedł człowiek, dopiero po 20 iluś latach dowiedziałem się, że się nazywa Bogdan Błażewicz. No tam przyszliśmy my, oczywiście wszystko w warunkach konspiracyjnych i w czasie tego spotkania właśnie Bogdan zaczął mówić pierwsze słowa, które powiedział. Takie właśnie słowa Kornelowe. Słuchajcie, drukować można zawsze i wszędzie. Nie trzeba żadnych offsetów, żadnych powielaczy. Zawsze. Jak ktoś chce, to zawsze będzie drukował. I on zrobił coś takiego. Wyjął, wyjął kartkę papieru, wyjął kawałek filcu, wyjął kawałek takiego drobno zadrukowanego, takiego drobnoziarnistego papieru ściernego,
wyjął naostrzony gwóźdź, wyjął kawałeczek woreczka foliowego i wyjął taki kubeczek z sadzą zmieszaną z kisielem. I co zrobił? Zrobił coś takiego. Na tym papierze ściernym położył woreczek foliowy. Na tym woreczku foliowym zaczął pisać gwoździem. I w tym momencie zorientowałem się, że on robi substytut matrycy białkowej. W tych miejscach, gdzie są te dziureczki, gdzie były te okruszki z papieru, zaczęły się pojawiać dziureczki w tej folii. Następnie wziął, tak napisał właśnie tam jakieś zdanie, wziął ten kawałek filcu, ten kawałek filcu szczoteczką do zębów pokrył tą papką taką czarną z sadzy, położył na tym ten woreczek, na tym woreczku położył kartkę papieru, wyjął wałek fotograficzny, przejechał po tym wałkiem i pokazał nam napis. Drukować można zawsze i wszędzie. Słuchajcie, nie musicie mieć nic. Znajdź kawałek papieru, kawałek folii. Jeżeli dochowacie staranności, możecie drukować zawsze. I po prostu, wiecie Państwo, to po prostu szok, prawda? No, ale technika już taka bardziej profesjonalna, czyli technika sitodrukowa, polega na tym, że w zasadzie do tej techniki trzeba przedmiotów, które są przedmiotami powszechnego użytku. Znaczy, żeby przygotować ten pracochłonna, powiększalnik fotograficzny, jeżeli człowiek ma sam przygotowywać diapozytywy. Nie będę opowiadał o całej technice, bo to jest naprawdę dosyć skomplikowane i pracochłonne. Natomiast powiem tylko, że jedyną taką trudność przez jakiś czas stanowiła emulsja światłoczuła. Emulsja światłoczuła była tylko produkowana na Zachodzie, bardzo droga. I ta emulsja światłoczuła dawała taką możliwość, że po przygotowaniu siatki szyfonowej naciągniętej na ramkę, znam przykłady takie, na przykład znam kilku ludzi, na przykład człowiek o pseudonimie Szeryf, a także człowiek o Maciek Prus Długi, oni drukowali na ramce zrobionej z ramce z obrazu po prostu. Prawda? Także nawet nie trzeba było sklepywać ramki, prawda? Wykorzystali ramkę z obrazu i po pokryciu tej właśnie tkaniny i odpowiednim naświetleniu można było podjąć druk. Natomiast właśnie wracając do meritum, że był ten problem z tą emulsją, która była droga, była ciężko ją było sprowadzić z zachodu i natomiast ona dawała taką możliwość, że jeżeli się przygotowało siatkę na bazie tej emulsji, można było wydrukować 10 tysięcy egzemplarzy. I to był kłopot do końca w zasadzie lat 80., ponieważ trudno było tę emulsję zdobyć, natomiast Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii i różni inni pracowali nad tym, żeby tę emulsję wyprodukować jakąś substytut tej emulsji, prawda? Przepraszam, ponieważ to w zasadzie ta tajemnica składu jest taka, tej emulsji produkowanej na Zachodzie jest mniej więcej taka jak Coca-Coli. Do końca nie wiadomo, co tam w końcu jest, natomiast ja doskonale pamiętam, że w połowie lat 80. już ta emulsja, która produkowała Solidarność Walcząca w ogromnych ilościach i rozdawała ją każdemu, kto tylko chciał, za darmo, to ta emulsja dawała możliwość uzyskania nakładu 4500 egzemplarzy. Tak mniej więcej po 4000 już pogarszał się druk. Bywało, że niektórzy dociągali do 5000, czyli całkiem niezły wynik. Skutkiem tego, jeżeli ktoś, taki dobry, dobrze przygotowany drukarz, znający swoje rzemiosło, w ciągu jednego dnia był w stanie skonstruować cały swój warsztat drukarski, zaczynając od gołych rąk i na koniec dnia rozpocząć druk, wydrukować 4500 czterostronnych gazetek w ciągu jednego dnia. I Kornel postanowił, każdy z was ma to umieć. Każdy z was ma to umieć. Obojętnie czym się w podziemiu zajmujecie, każdy z was ma się tego nauczyć. Jak każdy z was będzie to umiał, to nawet jak zamkną wszystkich, a jeden zostanie, to ten jeden będzie drukował. I w ten sposób uzyskujemy coś,
co dzisiaj można nazwać drukiem niezniszczalnym, druk nieśmiertelny. Mogli wygarniać sprzęt, mogli robić co chcieli. Od razu powiem, że pojawiło się mnóstwo innych takich wynalazków. Jednym z takich wynalazków była ramka składana. Ramka składana polegała na tym, że bo jak przychodziła bezpieka, szukała przedmiotów do druku, prawda? I najtrudniej było ukryć ramkę. Natomiast wymyślił ktoś ramkę składaną, po prostu cztery rurki, prawda, odpowiednio przycięte, z odpowiednimi otworami. Te rurki miały takie śrubki motylkowe, do tego takie dwa zaciski, żeby przymontować. I to można było rozmontować na kilka części, wrzucić do narzędzi. Proszę Państwa, przez parę lat bezpieka wchodziła do dziesiątek, o ile nie setek mieszkań, przeczepywała te mieszkania, zaglądała do narzędzi i nie rozpoznała wśród tych narzędzi ramek sitodrukowych, z których można było dziennie wyprodukować z każdej 4,5 tysiąca gazetek. Dopiero po kilku latach się zorientowali, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Taką to miało skalę. Dzięki temu, i to jest właśnie ta metoda, którą zaszczepił Kornel Morawiecki, że nie szukamy powielaczy offsetów żadnych. Nie, bo w Warszawie na przykład bywało tak, że bo oni mieli tam lepszy dostęp do tego sprzętu, który przyjeżdżał z zachodu. I to polegało na tym, że jeden offset niejednokrotnie pracował dla 100 tytułów gazet. Dla 100 tytułów. Jak ten jeden offset wpadał, 100 tytułów leżało. A u Kornela to było tak, że każdy umiał drukować, mogli 100 zamknąć, a 100 innych drukowało. Jak to w praktyce wyglądało? To też może taka mój drobniutki wąteczek, ale to ja byłem jednym z bardzo, oczywiście, trybikiem w wielkiej machinie. Ja byłem jednym z tych, którzy rozpowszechniali, którzy dystrybuowali te właśnie diapozytywy. Diapozytywy służyły do tego, że każdy, kto miał taki diapozytyw, mógł naświetlić ten diapozytyw właśnie na ramce sitodrukowej i drukować swoje te 4,5 tysiąca. Chyba że chciał powtórzyć ten proces, to wtedy oczywiście dwa razy 4,5 tysiąca. I to polegało na tym, że ja po prostu odbierałem i rozwoziłem po mieście. Pamiętam, że do jakiejś pani doktor na ulicy Jantarowej jeden komplet zawoziłem, komuś dawałem w okolicach hali targowej, komuś dawałem, zawsze przychodził z dzieckiem na pętli na Pilczycach i rozdawałem te jakąś część tych, pamiętam, że zawsze to był piątek i one wędrowały gdzieś i każdy, w iluś tam miejscach ludzie drukowali gazetki, które gdzieś tam rozchodziły się w swoją stronę. Każdy miał tą sieć dystrybucyjną. Ja z ostatnim przyjeżdżałem do Andrzeja Sztylera na Popowice. Tam całą noc drukowaliśmy, rano wychodziłem z plecakiem, wiozłem to do takiej skrzynki, z moją obecną tutaj żoną niejednokrotnie. Przychodziliśmy do takiej skrzynki kontaktowej, którą nazywaliśmy Ogórek. Do tej skrzynki tam trzeba było cała procedura, najpierw procedurę rozwożenia, bo ja też nie mogłem sobie tak wtedy iść po prostu i dać każdemu po kolei. Najpierw krążyłem po tym mieście, mi to zajmowało prawie cały dzień, bo myślę sobie, Matko Boska, no ktoś pójdzie za mną, no to ja namierzy całą sieć drukarni, prawda? Więc to trzeba było uważać. Tutaj może ojciec naszego obecnego ministra Janusza Cieszyńskiego, Przemek Cieszyński, pseudonim Beton, on opowiadał, że robił to samo, z tym, że on wyjmował gdzieś przy jakimś kuble na śmieci. Mówi, że przez całe lata przychodził i gdzieś tam właśnie w takim, jakiś kubeł był taki, gdzie makulaturę wrzucali i wśród tej makulaturze była koperta. On z regularnością zegarka mówił, zawsze przyszedł, zawsze była ta koperta, zawsze wyjmował, zawsze były diapozytywy i zawsze drukował przez lata. Nigdy w życiu nie spotkał nawet tego człowieka. Nie wie, kto to przynosił. Nie wie. Tak samo jak my nie wiemy do dzisiaj, kto odbierał gazetki z tej skrzynki kontaktowej Ogórek, gdzie szło się i na przykład tam pamiętam, że nie iść tędy, bo tu jest lokal obserwacyjny, bezpieki, te drzwi, te tutaj drzewa, które uschły, to dlatego, że tutaj bezpieka cały czas patrzy przez to okno, więc dookoła tędy wchodzisz do tej kamienicy, idziesz, dzień dobry, czy są ogórki, są, ale tylko kiszone, w porządku, idziemy w takim razie, schodzimy do takiej piwnicy, w tej piwnicy szafa, w szafie półki, jedna z półek jest dla nas, na tej półce kładziemy to, co wydrukowaliśmy, coś tam na nas czeka, ja to pakuję do plecaka, następnego dnia jadę z tym do Gdyni, w Gdyni tam oczywiście, no i dalszy ciąg, prawda? I na przykład do dzisiaj nie wiem, kto tam odbierał z tych
z innych półek. Do kogo to trafiało, nikt tego nie wie. No i dzięki temu, że ja tego nie wiem, to bezpieka też tego nie wiedziała. I tak to funkcjonowało. To jest ten system, który skonstruował Kornel Morawiecki. Tych drukarzy po prostu, że stworzył zjawisko drukarskie, które było nie do opanowania. I to jest, i tutaj o tym chciałbym, żeby to też mocno wybrzmiało, że po prostu to była stworzona opozycja już taka w zasadzie niezniszczalna, że po prostu ten druk już by szedł, choćby działo się nie wiadomo co. Nie wiem, ile mamy czasu, bo ja tak bardzo bym tutaj chciał. Natomiast też, żeby nie mówić o sprawach, które są znane i takie i może najważniejsze, bo tak chciałbym, żeby w naszym spotkaniu pojawiły się sprawy, które zarazem są najważniejsze, a zarazem, żeby pojawiły się sprawy, które są może mniej ważne, ale mniej znane. Bo chyba to wtedy ma sens, bo po co mam powtarzać rzeczy, które wszyscy wiedzą, to na przykład może chciałbym powiedzieć może o rodzeniu się też tej opozycji antykomunistycznej, o jej takich pierwocinach, mało znanych, takiej opozycji dzisiaj zapomnianej bardzo. No tak się składa, że no niestety mało ludzi nad tym pracuje. Jestem autorem jedynego artykułu naukowego na temat podziemia młodzieżowego, który się do tej pory został opublikowane, to może akurat o tym wątku, który został opublikowany w pracy profesora Bartłomieja Noszczaka już jakieś 10 lat temu, no, kilkadziesiąt stron poświęconych akurat podziemiu młodzieżowemu na Dolnym Śląsku. I tutaj może to są wątki dzisiaj mocno zapomniane i właśnie myślę, że warto o tym powiedzieć i powiem, że oczywiście to zjawisko było dużo szersze, ja skupię się na paru. Otóż wiemy, że w okresie tych 16 miesięcy Solidarności, tego czasu tej wolności, zorganizowali się robotnicy, mieli związek, zorganizowali się studenci, w końcu z trudem, ale zorganizowali się rolnicy, natomiast nie zorganizowała się młodzież szkolna. I ta młodzież szkolna, no ważna rzecz, żeby młodzież działała, ale ona nie miała swojej dużej organizacji we Wrocławiu, natomiast pojawiło się kilka zjawisk takich młodzieżowych, dzisiaj zupełnie zapomnianych i ja bym przy tej okazji myślę, że warto o nich przypomnieć. Najbardziej znaną organizacją, która wtedy się pojawiła, był Uczniowski Komitet Oporu Odnowy Społecznej. Ona wydawała dwie gazetki pod tytułem Quo Vadis i pod tytułem UKOS. I ważna rzecz, ale oni w sumie w zasadzie swoją działalność ograniczali do... pisali również o Polsce, o tym, że powinna być prawdziwa historia uczona w szkole, o demokratyzacji. Ważna działalność, ale ona nie miała specjalnie mocnej kontynuacji. W zasadzie chyba jedynym takim istotnym działaczem, który związanym z UKOS-em, który później konsekwentnie działał przez bardzo długi czas, był Robert Chmielarczyk, który był później takim filarem tego radykalnego skrzydła podziemnego NZS-u. Drugą taką organizacją, to jest taka też ciekawa historia i zapomniana bardzo, to jest organizacja, która się nazywa Związek Młodzieży Demokratycznej i ona się organizowała pod skrzydłami Stronnictwa Demokratycznego, w którym tego właśnie sojuszniczego z komunistami, takiego stronnictwa parlamentarnego, sejmowego wówczas, ale na dołach tego SD był taki ferment i oni postanowili, ci krakowscy demokraci z tego tak zwani, pozwolili działać tam młodzieży, powstało takie stronnictwo, powstało właśnie Związek Młodzieży Demokratycznej i tam właśnie ciekawa rzecz, że ta struktura wrocławska, która też wtedy się pojawiła, pozwalała na prowadzenie działalności i pisanie wszystkiego, więc również o tematyki spraw niepodległościowych i tutaj pojawił się wtedy właśnie taki działacz, który nazywał się Dariusz Kendra. Niestety nie żyje od kilku lat, to jest właśnie takie też zjawisko, które nie wiem, które też pewien taki wspólny mianownik. Strasznie dużo tych ludzi, którzy działali w podziemiu bardzo intensywnie, poumierali tak w wieku około 50 lat. Bardzo wielu ich poumierało, między innymi właśnie Darek Kendra, no ale on wtedy właśnie zaznaczył swoją działalność. Później był wielkim działaczem Solidarności Walczącej. Kolejnym takim zjawiskiem to może taka grupa, z którą też właśnie był związany wspomniany już Robert Chmielarczyk, są dzieciaki po prostu ze szkoły na Biskupinie, które w latach 70. Ja ich w tej książce, o której wspomniałem, wydanej przez IPN, ja ich nazywałem grupą turystów, ponieważ to było szkolne koło towarzystwa PTTK.
To było koło, którego działalność polegała na tym, że ich opiekunka, nauczycielka organizowała z nimi rajdy takie turystyczne i mieli gablotkę, prawda? Mieli gablotkę, w której pisali o różnych krajach. No i ci chłopcy stwierdzili, że jak mają gablotkę, no to w takim razie będą pisać o różnych krajach. No i na przykład napisali, w związku z tym, że w oparciu o książki, które właśnie wtedy pierwszy raz również widywałem, czyli przedwojenne książki, takie jak na przykład Lenin Sendowskiego, czy przedwojenna encyklopedia, oni pisali właśnie na przykład o Ukrainie, no napisali o głodzie na Ukrainie, prawda, o tym, że mordzie komunistycznym. Tego jeszcze nikt nie zauważył, ale następna gazetka była poświęcona Związkowi Radzieckiemu, że no, Związek Radziecki jest to system totalitarny, oparty na przymusy, ludzie żyją bez żadnych praw i tak pod szyldem PTT-ku to się odbywało w szkole podstawowej i robili to 13-14-latkowie. Oczywiście skończyło to się straszną chryją, ta grupa została zupełnie rozwiązana. Natomiast ona już, jak pani nauczycielka oczywiście dostała reprymendę odpowiednią, natomiast ta grupa działała dalej i jeździła sobie dalej na te swoje wycieczki, ale brała już wtedy ze sobą farbę i malowała po drodze jakieś hasła antykomunistyczne na murach. I również w związku z tym, że miała kontakt ze Studenckim Komitetem Solidarności, zaczęła kolportować między innymi biuletyn dolnośląski. Tak więc to jest kolejna taka grupa niesformalizowana. Ona miała później dalszy ciąg w takiej organizacji, która nazywała się Polska Niezależna Organizacja Młodzieżowa i ona wydawała pierwszą w stanie wojennym swoją młodzieżową gazetkę podziemną pod tytułem Młodzież, która zaczęła się ukazywać w 1982 roku. Trzecie zjawisko, zapomniane, a ciekawe i śmieszne, to jest historia tego rodzaju. Otóż pamiętamy, że w roku 80-81 nastąpił straszny kryzys w tych organizacjach komunistycznych, młodzieżowych. Była taka organizacja, która się nazywała Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. I oczywiście ta organizacja po sierpniu 80 wszędzie posypała się na kawałki, rozpadała się. Młodzież odchodziła, natomiast była sobie taka szkoła we Wrocławiu, to była taka szkoła przyzakładowa przy miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, w którym rządził taki fundamentalista, dyrektor, który po prostu stwierdził, w mojej szkole 100% młodzieży będzie należało do ZSMP. I młodzież oczywiście nie chciała, ale ty będziesz przewodniczącym, ty wice, no. I potem ten właśnie pan dyrektor mógł na różnych forach w Warszawie, wcale nie jest tak źle, w mojej szkole jest potężna organizacja ZSMP, 100% młodzieży należy, u nas socjalizm kwitnie, młodzież widzi przyszłość w marksizmie, leninizmie i nie można tracić nadziei, przyjedźcie do mojej szkoły, zobaczcie jak to jest wspaniale. No ale ta młodzież miała zajęcia warsztatowe na temat na terenie warsztatów i zajezdni MPK i ta młodzież tam wtedy miała kontakt z różnymi ludźmi z Solidarności. I rozmawiali z ludźmi z Solidarności, między innymi z późniejszym wielkim działaczem Solidarności Walczącej, Andrzejem Wawrzeniem, no i opowiadali, jaka jest sytuacja, że nas tutaj wszystkich do tego ZSMP zmuszają. No i ta młodzież zaczęła się organizować, dogadała się z tą Solidarnością i pewnego pięknego dnia ta młodzież się zebrała. Wszyscy, jak jeden mąż, postanowili o tym, że występują z ZSMP, ale ta cała struktura zostaje. To znaczy, zostaje ten sam przewodniczący, wiceprzewodniczący, to wszystko jest tak samo, tylko że od dzisiaj my się nazywamy Niezależny Związek Młodzieży Pracującej Robotnik. I ta nasza organizacja ma patronat Solidarności. Solidarność od razu pomogła, żeby złożyć wniosek o zarejestrowanie tej organizacji w sądzie, do czego niestety nie doszło, tam sąd zwlekał oczywiście. No i oni przyszli do pana dyrektora. Dzień dobry, chcieliśmy pana dyrektora poinformować, że nasza organizacja teraz nazywa się właśnie Niezależny Związek Młodzieży Pracującej Robotnik i nie jesteśmy już w ZSMP i życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze życia. I tak powstała właśnie ta organizacja. To jest takie zjawisko, które jest zupełnie zapomniane i myślę, że jednak warte pamięci. Natomiast jeżeli mówimy już o młodzieży, no to mamy wprowadzenie stanu wojennego i oczywiście wiemy, że NZS działa Solidarność, młodzież nie ma organizacji praktycznie, które mogłyby działać. I wtedy powstają dwie organizacje, powstaje ich wiele, mnóstwo. Natomiast o dwóch chciałbym może opowiedzieć, jeżeli już mówimy o nich, o młodzieży, ponieważ one też są zupełnie zapomniane, a ciekawe.
I z tych organizacji wywodzą się bardzo ważni, późniejsi, konsekwentni działacze podziemia antykomunistycznego. Obydwie organizacje powstały w szkole przy ulicy Sępa Szerzyńskiego przez uczniów, których rocznik był 67, czyli mieli po 14 lat. Na czele tych dwóch organizacji stanęło dwóch liderów i te organizacje ze sobą były konkurencyjne. To znaczy jeden miał tam 10 ludzi, drugi miał 10 ludzi i który coś więcej zdziała przeciwko komunizmowi, ponieważ trzeba działać, bo stan wojenny, prawda? No i na czele pierwszej organizacji stał Dariusz Bogdan i ten Dariusz Bogdan ze swoimi chłopakami przeprowadził akcję. Aha, w ogóle fajnie, pierwsza sprawa, trzeba nazwę, organizacja musi mieć nazwę, taką jakąś piękną. No i nazwali się, Dariusz Bogdan swoją organizację nazwał Organizacja Patriotów Polskich. I ta Organizacja Patriotów Polskich w jednym z pierwszych dni stanu wojennego, to było bodajże 15 grudnia, przeprowadziła akcję, która wyglądała w ten sposób. Otóż chłopcy na placu Grunwaldzkim, który wtedy wyglądał inaczej niż dzisiaj wygląda, to znaczy był taki gigantyczny trawnik, na tym trawniku stał taki ogromny transparent komunistyczny z napisem socjalizm wytycza kierunek rozwoju ludzkości. Ekipa Dariusza Bogdana, biegając tam, bawiąc się wokół tego, bo to tacy dzieciaki, prawda, zmierzyli krokami, jaki rozmiar jest tego baneru. Następnie każdy z tych chłopców wyniósł z domu. Tutaj ważna jeszcze cecha konspiracji młodzieżowej, to jest konspiracja podwójna. To jest konspiracja nie tylko przed komunistami i aparatem represji, ale też konspiracja przed rodzicami. Otóż przypuszczam, że rodzice o tym nie wiedzieli, ale każdy z domu wyniósł przynajmniej po dwa prześcieradła, które pracowicie zszyli i zrobili nie transparent, tylko zrobili taki pokrowiec, który do tego jeszcze zastosowali liternictwo takie same jak ten transparent o napisie socjalizm wytycza kierunek rozwoju ludzkości, tylko że ich wersja brzmiała precz z zarazą komunistyczną. I chłopcy właśnie, bodajże było to 15 czy 16 grudnia, udali się właśnie, przebrali się grupa chłopców, akurat tych najbardziej wyrośniętych, tam był Darek Bogdan, ubrali się w ubrania robocze, takie kombinezony, także wyglądali jak tacy robotnicy, którzy tam się gdzieś krzątali i w sumie na środku tego placu, w biały dzień, gdzie ZOMO krąży dookoła, w jakimś niesłychanie sprawny sposób naciągnęli na ten wielki transparent, który zmienił treść nagle. No i chłopcy spokojnie odeszli i w sumie przez dosyć długi czas nikt się nie zorientował, że ten transparent zmienił treść. Prawdopodobnie pierwsi zauważyli ludzie z przejeżdżającego tramwaju, co tu jest napisane w ogóle. No i to była taka akcja, którą duża część Wrocławia żyła, prawda, ponieważ rzeczywiście ZOMO dookoła, patrole, wojsko, a tu coś takiego. No i oczywiście to był wielki sukces. No i ta druga organizacja, na której czele stał Waldek Kras, rówieśnik Bogdana, on też miał swoją organizację, miał tam 8 ludzi. No i no kurczę, taką zrobili akcję, a my co? A my co? I w sumie no to musimy też coś zrobić. No i w sumie w tym momencie właśnie, przecież tego zebrania organizacyjnego, kiedy oni mówią, no kurczę, no oni już tyle zrobili, a my nawet jeszcze nazwy dla swojej organizacji nie wymyśliliśmy. No i w tym momencie przyszły wiadomości o wydarzeniach w kopalni Wujek. I oni stwierdzili wtedy, Waldek podjął taką decyzję, słuchajcie, o nie, kochani, nieważne jak się nazywamy, dzisiaj w naszym mieście za Wujek ma być akcja odwetowa. Akcja o charakterze, nie będziemy w ogóle przebierać w środkach, akcja sabotażowo-dywersyjno-terrorystyczna. I nieważne, co mamy, ale musimy tę akcję przeprowadzić. I wszyscy stwierdzili, że oczywiście jak najbardziej idziemy. No i wyszli i pierwsze, co im przyszło do głowy, to zobaczyli, że stoi na wybrzeżu Joliot-Curie, w miejscu, gdzie akurat jest to takie wybrzeże i się spada w dół bardzo mocno, w miejscu, gdzie akurat nie ma barierki, w odległości kilku metrów stoi nyska milicyjna i w środku śpią milicjanci. Pierwsza decyzja, może nie mają zaciągniętego hamulca, wepchniemy tę nyskę do Odry. No i chłopcy przybiegli, oczywiście okazało się, że rzeczywiście nie mieli prawdopodobnie milicjanci zaciągniętego hamulca ręcznego, natomiast mieli prawdopodobnie włączony bieg, ale ta nyska zaczęła się posuwać, no z tym, że niestety zaczęła się kołysać i w momencie, kiedy już w zasadzie prawie mieli ci milicjanci spadać do wody,
ktoś tam właśnie zaciągnął hamulec, no i oczywiście wyskoczyli wszyscy z tego, z tej nyski z bronią i ta ekipa rozbiegła się we wszystkie strony, ale oczywiście organizacja była już na tyle zorganizowana, że miała punkt zborny, w którym wiadomo było, że po ucieczce, po akcji, gdzie się spotkamy, wszyscy się spotkali, no bardzo niezadowoleni, no jedyny sukces, że kilku milicjantom napędziliśmy stracha, no w takim razie musimy coś zrobić innego i w sumie pojawiła się idea. W takim razie robimy szturm na komisariat milicji przy ulicy Grunwaldzkiej. Po prostu bierzemy, każdy bierze w ręce dwa, w każdą rękę najcięższy kamień, jaki jest w stanie unieść. Idziemy i przywalimy po prostu w tych przedstawicieli reżimu komunistycznego, którzy mordowali w kopalni Wujek. Idziemy i zaatakujemy ten komisariat. No i jak pomyśleli, tak zrobili. Poszli pod ten komisariat, zaatakowali, rzucili, cisnęli tymi kamieniami, uciekli. Znowu się zebrali w miejscu, gdzie stwierdzili, że no, sukces jest częściowy. Zaczęli liczyć, ile tych kamieni trafiło, stwierdzili, że nie wszystkie, ale stwierdzili, że akcja jest w sumie generalnie dosyć bezpieczna, ponieważ uciekliśmy, a oni nawet nie zdążyli wejść. W takim razie trzeba tę akcję powtórzyć tego samego dnia, niezwłocznie. W takim razie bierzemy jeszcze raz, a tym razem zaatakujemy z bliższej odległości i z takim założeniem, że każdy kamień ma, jeśli nie wybić szybę, to przynajmniej porządnie przerąbać fasadę tego bastionu reżimu komunistycznego, jakim jest komisariat przy Grunwaldzkiej. Jak pomyśleli, tak zrobili, tym razem podeszli bliżej, wszyscy cisnęli kamienie, ale niestety akcja skończyła się inaczej. Wszyscy uczestnicy zostali zatrzymani. Wszyscy wylądowali w celach i okazało się, że najstarszy z nich ma ledwie 14 lat. I okazało się, że oczywiście zaczęli przesłuchiwać tych chłopców i pierwsze, co zostało ustalone, to okazało się, że nikt tego nie wiedział, że jednym z członków tej organizacji jest syn pierwszego sekretarza Komitetu Zakładowego, jednego z największych zakładów pracy we Wrocławiu. I że ten ojciec, właśnie ten pierwszy sekretarz, mieszka tuż po sąsiedztwie z tym komisariatem. Więc ten pierwszy sekretarz natychmiast został przyprowadzony na ten komisariat, no i wybuchła właśnie, milicja się konsultowała, co robić z tymi chłopakami. To mówią, słuchajcie, to oni mają po 12, 13, 14 lat. Taka historia. No i w sumie skończyło to się w ten sposób, że pan pierwszy sekretarz podjął decyzję o tym, że ukręcamy łeb sprawie. Znaczy, że krótko mówiąc, no, remont, tutaj pan pierwszy sekretarz, remont, prawda, natomiast po co ta informacja nam, że takie dzieci nas atakują, prawda, a lepiej, żeby, no i to się rozeszło się po kościach, natomiast może powiem tyle, że dalszy ciąg tego był taki, że rok później Waldemar Kras, który wyglądał na, w ogóle miał, znaczy nie rok później, to już było parę lat później, to był rok 84-85, Waldemar Kras, który miał wtedy lat 17, wyglądał na 14, jak dziecko wyglądał, i został zadenuncjowany jako ktoś, kto prowadzi działalność antykomunistyczną. W tych latach przychodziło się, nawet najdrobniejsze takie akty oporu były bardzo poważnie traktowane. Oni przyjechali i myśleli, że wpadną i dzieciak jest jakiś, który tam odbija z pieczątką jakieś, z ziemniaka coś. Okazało się, zachowały się papiery stamtąd, że okazało się, że Waldek wtedy miał w domu 5 przygotowanych do druku ramek sitodrukowych oraz 2700 egzemplarzy świeżo wydrukowanych gazetek. Taka była skala działalności tego 17-latka wtedy. No i on wtedy dostał wyrok, poszedł siedzieć. No i później jego działalność była równie bardzo intensywna. Natomiast dużo bardziej tragicznie potoczyły się losy przywódcy tej organizacji pierwszej, o której opowiadałem, czyli Darka Bogdana. W 83 roku został zatrzymany w czasie demonstracji pierwszomajowej, strasznie został pobity. Rok później został zatrzymany w czasie plakatowania, rozklejania plakatów przy ulicy Nowowiejskiej. Przeszedł straszne śledztwo, być może byli wściekli, on jak opowiadał, byli wściekli, że został aresztowany akurat tuż przed weekendem. Jacyś milicjanci musieli zostać, jego tam wtedy takie półgestapowskie śledztwo wręcz przeprowadzono. Miał tam uszkodzenia rąk, bo mu tam wsadzano je do szuflady i zamykano kopnięciami nogą, więc dostał wyrok, no ale wtedy akurat była amnestia. Natomiast tragedia zaczęła się rok później, kiedy Darek Bogdan stanął na czele takiej grupy,
Otóż pojawiło się w Polsce dużo i również we Wrocławiu grup, które identyfikowały się z Solidarnością Walczącą, nie mając z nią kontaktu. I na przykład, no to sławna historia, gdzie Kornel opowiadał, że na przykład z jednym z takich ludzi z Solidarności Walczącej, którzy nie mieli kontaktu z Solidarnością Walczącą, spotkał się w Memphis, w Stanach Zjednoczonych, gdzie: dzień dobry, ja się nazywam Stanisław Buchholz, jestem działaczem Solidarności Walczącej. A fantastycznie, ja jestem Kornel Morawiecki, przywódca Solidarności Walczącej. Jestem ciekaw w takim razie, Staszku, z kim miałeś kontakt z Solidarnością Walczącą? Otóż, panie przewodniczący, ja nie miałem kontaktu z nikim z Solidarności Walczącej. Do mnie po prostu docierały gazetki Solidarności Walczącej, docierały w tych gazetkach, były instrukcje, jak zorganizować druk. Ja zorganizowałem druk, drukowałem gazetki Solidarności Walczącej, ale nigdy nie miałem kontaktu z nikim Solidarności Walczącej. Na co Kornel mówi: o, znakomicie, w takim razie spełniłeś wszystkie kryteria Solidarności Walczącej, jesteś pełnoprawnym członkiem Solidarności Walczącej. I na tej samej zasadzie we Wrocławiu na przykład zawiązała się grupa Darka Bogdana, który mieszkał niedaleko, mieszkał w okolicach ulicy Nowowiejskiej, i on bardzo był oburzony tym, że co tydzień kolumny z ZOMO jechały po to, żeby represjonować ludzi uczestniczących w mszach świętych za ojczyznę odprawianych przez księdza Stanisława Orzechowskiego. I Darek Bogdan zorganizował taką grupę młodzieży podwórkowej, że będziemy robić demonstracje i będziemy te kolumny zatrzymywać, żeby one nie jechały tam bić ludzi pod kościołem świętego Wawrzyńca. I w czasie jednej z takich akcji, gdzie ci chłopcy się przygotowywali, to znaczy oni sobie przygotowywali miejsca, drogę ucieczki, że na przykład wbiegali znali teren, wbiegali na przykład do bramy, a mieli już przygotowane sztaby, żeby zamknąć, żeby ZOMO nie mogło za nimi dalej podążyć. No i Darek między innymi również przygotowywali broń do tego, żeby walczyć z tymi ZOMOwcami, z tymi samochodami. Darek między innymi na przykład przygotował takie słoiczki z czerwoną farbą. I wtedy było często tak, że już będziemy kończyć oczywiście. I zdarzyła się taka sytuacja, w której właśnie Darek zobaczył, że jedzie w jego kierunku taka nyska z firankami. Te nyski z firankami to były nyski dowodzenia, że tam siedzieli dowódcy. No i Darek celnym rzutem trzasnął właśnie słoiczek farby, który oblał farbą tę nyskę milicyjną. Ta nyska milicyjna rzuciła się za Darkiem w pościg. I to pościg straszny, bo Darek w zasadzie prawie że został przez nią rozjechany. Natomiast biegł przez bramę i tam się rozegrała taka scena, bo za tą bramą było takie wielkie podwórko o charakterze takiego parku, gdzie dziesiątki ludzi sobie siedziały na ławkach i nagle rozgrywa się taka scena. Oni widzą, że z rykiem silnika pędzi nysa milicyjna, która próbuje rozjechać chłopca kilkunastoletniego, który w ostatniej ułamku sekundy wyskakuje spod kół tej nyski, a ta nyska wpada w taką wielką kałużę, która jest bardzo głęboka, i ta nyska ugrzęzła i nie może wyjechać. Wszyscy ludzie, którzy to byli świadkami tej przerażającej sceny, jak jeden mąż, każdy chwycił, co miał pod ręką, i w tę nyskę poleciały kosze na śmieci, kubły, kamienie, wszystko. Natomiast oczywiście tego już bezpieka nie mogła darować, no i Darek został, w związku z tym, że no, my często też wtedy, nie, ja wtedy nie miałem tego świadomości, że w każdej kamienicy musiała być agentura obiektowa, tak zwana, prawda, czyli po prostu przynajmniej dwóch ubeków. I krótko mówiąc, Darek został zadenuncjowany. Przyszedł potworne śledztwo, w czasie którego prawie go zamordowano. Miał pęknięcie czaszki. W więzieniu zaopiekował się nim lekarz związany z Solidarnością Walczącą. Stwierdził, że jest zagrożenie życia. Informował o tym oczywiście, natomiast Darek napisał list z więzienia, został skazany na 2 lata więzienia, chłopak 17-letni, i napisał list, który przekazał kapelanowi więziennemu, a ten kapelan więzienny przekazał księdzu Orzechowskiemu. Ksiądz Orzechowski do Solidarności Walczącej, Solidarność Walcząca wydrukowała, podała Wolna Europa, i to całe piekło, kiedy on był masakrowany, kiedy łamano mu ręce, rozbijano mu, miażdżono mu czaszkę, tą całą historię Darek Bogdan opisał. No i wybuchła wielka międzynarodowa historia. UNICEF się upomniał o Darka i Darek w wyniku tego wyszedł przedterminowo z więzienia, natomiast niestety, jak już właśnie wracał do życia, potem leczył się, prawda, i szedł do szkoły, został porwany, wywieziony do lasu, kazali mu
kopać grób, no i to jest taka historia, stąd na przykład moje wspomnienie o Darku opublikowane już za 20 lat temu, to była pierwsza historia taka opublikowana po 89, kazali mu kopać grób. Chłopiec niestety, życie mu zmarnowali, ponieważ w wyniku tych tortów, w wyniku represji, no niestety stracił zdrowie nieodwołalnie i no i to jest jedna z takich ofiar zapomnianych stanu wojennego i komunizmu, aczkolwiek odznaczony później Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i tak dalej. Także rozumiem, to jest w zasadzie czas nam mija, natomiast nie powiedzieliśmy o rzeczach najważniejszych z najważniejszych, jak to zwykle często bywa. Oczywiście tutaj takim najważniejszym z tego, co się wydarzyło to w dziejach opozycji antykomunistycznej i zarazem niepodległościowej, jest powstanie Solidarności Walczącej, organizacji, która już w roku 82, i o tym trzeba powiedzieć jasno, drukowała nie tylko gazetki w języku polskim, również w czeskim, która zaznaczyła swoją działalność później w kilku krajach obozu komunistycznego. W tym roku 2007, kiedy mieliśmy ten zjazd, przyjechali ludzie, którzy byli członkami rządów, pierwszych rządów na przykład niepodległej Litwy, I oni mówili, słuchajcie, my nie byliśmy współpracownikami Solidarności Walczącej. My byliśmy działaczami, członkami Solidarności Walczącej. I to był właśnie ten cel, ten kierunek, gdzie właśnie Solidarność Walcząca miała stać się organizacją, która ma walczyć o wolność, o wyzwolenie z komunizmu w skali nie tylko polskiej, ale też w skali europejskiej. No i w dużej mierze te cele zostały osiągnięte. Wiem, że to już jest bardzo późno i że powinienem przerwać, więc w tym momencie przerywam i za cierpliwość godną podziwu najpiękniej w tym momencie dziękuję.